Cześć wszystkim. Dzisiaj przetestujemy sobie zestawik Planet od York M31. Wygląda tak, kupiony za 15 zł w Biedronce. Test tego zestawu po ostatnim niewypale zeglerka polecił mi ktoś w komentarzu, więc postanowiłem go sprawdzić. Co kryje taki zestaw? Przede wszystkim są to cztery rakiety, dość spore, Planet. Każda ma chyba inny efekt. Klasa druga, 9 gram mieszanki na jedną rakietę. Cztery takie rakietki, zaraz sobie je przetestujemy. Druga sprawa to motylek, 3,8 gram. Tak się prezentuje. Kolejna rzecz. Są to petardy błyskowe JC01S. 14,4 grama cała paczka. I są to zwykłe, małe, takie petardki draskowe, pikolaki. Ja tylko sprawdzę, jak wybuchają prawdopodobnie. I komuś je oddam, bo nie przepadam za takimi. Kolejna rzecz to coś takiego, nie wiem co to jest, bączek, dwa takie bączki, klasa pierwsza, 1,1 grama, zobaczymy co to jest. I ostatnia rzecz, która jest w tym zestawie, to 20-strzałowy karabinek. Tak, nie będę go teraz odpakowywał, żeby mi się nie rozwalił. Chyba już podobny testowałem, raczej szału nie robił. Jak na zestaw za 15 zł jest dość fajny, dość sporo tych pierdółek. Nie ma tylko petard, jak widać, bo jest też jakiś samolocik. Są bączki, jest karabinek, są dość masywnie wyglądające rakiety w porównaniu do tych, które ostatnio testowałem. Zobaczymy, jak to wypadnie, więc zapraszam na test. Dzisiejszy test zestawu fajerwerków będzie nagrywany nowym aparatem Sony WX500. Będę testował różne tryby nagrywania, m.in. tryb automatyczny, tryb fajerwerki. Dobra, i zaczynamy od petard. Powiem szczerze, że jak na takie małe, całkiem. Lecimy z czterema. Dwie wybuchły głośno, dwie słabo. Taka zabaweczka, no ale myślę, że takie 60 sztuk w zestawie to całkiem fajna opcja. Teraz 20-strzałowy karabinek. Też całkiem fajna zabawka. Czas na motylka. Motylek bardzo fajny, brak mi tylko na finiszu wybuchu. Jakby się kończył wybuchem, byłby już naprawdę w porządku. Czas na wirujący bączek. Nie wiem, czy on tu będzie dobrze wirował, bo to jest tylko ścieżka, ale zobaczymy. To nie do końca to, co się spodziewałem. Bardziej stroboskop zakończony takim piszczącym bączkiem.
I drugi. Zaczyna się od stroboskopu. A później jest bączek. Takie sobie. Myślę, że wirujący byłby lepszy. Ten sam zestaw testował już Mahony i to mnie zmyliło w kwestii tych bączków, bo właśnie jego były wirujące. U mnie też są osłonki na ląd, były osłonki na rakietki. U niego chyba nie było, więc jednak te zestawy się trochę różnią w zależności od regionu. Lecimy z finiszem, czyli rakietami. Tryb automatyczny. To było naprawdę słabe. Mam nadzieję, że tamta rakieta to był jakiś niewypał. Lecimy z drugą, czerwoną. Lepiej, lepszy huk, lepszy efekt. Dobra, teraz tryb fajerwerki i lecimy z kolejną rakietką. Zobaczymy, czy tryb fajerwerki inaczej nagrywa. Całkiem fajny huk i całkiem fajny efekt. I od razu na finał będzie zielona. Zielona na finał, tryb fajerwerki. Wow! Finał zdecydowanie najlepszy. Pierwsza, no wydaje mi się, że nie wypał, skoro kolejne trzy były już naprawdę spoko. Ja tu posprzątam i za chwilę króciutkie podsumowanie. Testowany był zestaw Planet z Biedronki M31. I muszę przyznać, że zestaw całkiem fajny jak na tą cenę, bo to cena to tylko 15 zł. Rakiety naprawdę dały radę, oprócz tej jednej pierwszej, która była niewypałem. Ostatnia naprawdę spoko. Huk dość mocny, efekt zadowalający. Samolocik też całkiem fajny. Te bączki, no mówię, ten sam zestaw testował Mahony, u niego były lepsze. U mnie to był zupełnie inny produkt. To był jakiś stroboskop połączony z piszczącym żukiem. Więc generalnie trochę gorsze, wydaje mi się. Petardki, no słabe, ale 60 sztuk, myślę, że dość fajna opcja jak do takiego zestawu. I ten magazynek także był całkiem fajny i głośny, głośniejszy niż te petardki. Więc generalnie myślę, że zestaw całkiem fajny, jak na swoją cenę, stosunek ceny do jakości myślę, że zadowalający. Oceniłbym go na, 7 z plusem. W 10-stopniowej skali. Więc jeśli ktoś ma wolne 15 zł, to chyba warto kupić sobie taki zestawik do zabawy. Jak widać, zbyt dużo czasu mi nie zajęło wystrzelanie wszystkich pierdół. Fajnie, że zestaw jest zróżnicowany, to znaczy są właśnie samolocik, jest magazynek, są petardki i są rakietki, bo to, co ostatnio testowałem, to może też na podstawie tamtego testu trochę teraz oceniam, bo tamten to był totalny niewypał. Tak czy siak, Planet polecam.